przed chwilą w połowie centrum z sekundy na sekundę padł prąd. Tak dosłownie wszystkie miejskie latarnie, fontanna w chwilę się po prostu wyłączyły. Tylko niektóre hotele mają, widzę, prąd, czyli pewnie mają własne zasilanie awaryjne. Natomiast wszystko inne po prostu w sekundę padło. A właśnie się robi naprawdę ciemno, więc śmiesznie. Sklep z winem i z dziecięcymi zabawkami. Wreszcie matki z dzieckiem mają jakąś sensowną alternatywę. Zapytałem się przed chwilą dwóch ziomeczków, gdzie znajdę teraz bardzo fajną kawiarnię o tej porze, czyli dość późno. I skierowali mnie na tą ulicę, na ulicę Kazbegi, ale jest to dość taka, lekko mówiąc, boczna ulica, więc wygląda to jak strefa dobrych cen, ale może też jak często to wygląda jak strefa w pierdolu. No dobra, skoro w sensownym czasie nie chcą mi tutaj zorganizować wizy do Iranu, czas po dwóch dniach spadać z Batumi, z tego gruzińskiego Las Vegas. Czas jechać gdzieś dalej. Na razie pojadę sobie na północ, do Mesty i dalej są przepiękne wioski i różne ciekawe miejsca, które zaznaczyłem sobie na pinami na Google Maps. Teraz będę się tam kierował, ale bez jakiegoś grubszego planu. Nina zabrała mnie z Batumi do Poti i mimo, że nie jedzie do Tbilisi, więc Poti jest totalnie nie po drodze, to specjalnie tutaj przyjechała, żeby mi pomóc podrzucić, bo najpierw miałem tam łapać, ale po trzech minutach stwierdziła, że nie, nikt na pewno tędy nie jedzie, musi mnie zabrać dalej i specjalnie pojechała jeszcze kilkanaście kilometrów dalej, bo dopiero stąd będą ludzie jechać do miejscowości Zugdidi, no więc super, super. I nie pozwoliła mi tam stać, powiedziała, że musi mi pomóc, bo podwieźć mnie dalej na odpowiednią drogę, bo tam na pewno nikt nie będzie jechał w tamtą stronę. Jadąc wzdłuż gruzińskiego wybrzeża z Batumi do Poti, pierwsze moje skojarzenie, jak patrzę na to wszystko, co mnie otacza, to jest, jak tu jest bardzo, jak w Polsce, naprawdę, totalnie jak u nas jeździ się przez wsie, bardzo podobna roślinność, zielone drzewa liściaste, krzewy, wszystko jest naprawdę piękne i zielone i kwitnące, bardzo, bardzo, bardzo kojarzy mi się to z naszą Polską, naprawdę, po takiej dość innej Turcji, raczej bardziej suchej, ziemistej, kamienistej i totalnie innej roślinności, tu jest naprawdę jak u nas. I ludzie są bardzo podobni i każdy mówi, naprawdę każdy tutaj od razu podkreśla, że bardzo lubi albo że kocha Polaków, a że Polacy kochają Gruzinów, więc to jest mega, mega fajne, że mamy taki kraj, gdzie jesteśmy tak lubiani, a my lubimy ich. Czas wreszcie spróbować po dwóch dniach bycia w Gruzji, gruzińskiej kuchni, gruzińskich przysmaków. Zacznę od hinkali, czyli ichniejszej wersji pierogów. Pielmeni to jest rosyjska wersja naszych pierogów, hinkali to jest gruzińska wersja. Różnią się od pielmeni trochę przyprawami i tym, co jest w środku. Pani się zapytała, ile ich chce. Powiedziałem, że nie wiem, no skojarzyłem z naszymi pierogami 10. Się okazuje, że są takie ogromne, na bank ich nie zjem. Do tego sałateczka i piwo, czyli będzie po gruzińsku, zapytam się po prostu pani, którą wziąć sałatkę. Jest taka typowo, wygląda trochę jak szopska, bałkańska sałatka, tylko nie ma tego sera, ale widzę, że jest cebula, pomidor i ogórek, czego chcieć więcej. Widzę, że już w tym jest mięso. Jest to gotowane, niesmażone. Spróbujemy. Wygląda bardzo spoko. Takie ostrzejsze nasze pierogi z mięsem. No zdecydowanie ostrzejsze, naprawdę dobrze doprawione, bardzo, bardzo przyjemne w smaku. Tylko strasznie nie potrafię tego jeść. Ale zdecydowanie daje radę. Bliżej tutaj jest do kuchni polskiej, naprawdę. Niż do blisko wschodniej. Poza tym, że ceny są tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne, to ci Gruzini muszą bardzo dużo jeść, bo co bym nie zamówił, to samo wczoraj, te porcje są po prostu horrendalnie wielkie. Ile oni jedzą? No chyba, że trzeba sobie po prostu robić dobry zawsze podkład do czaczy. No tak, to wtedy ma sens. Dobra, mogę już oficjalnie powiedzieć, po jednym dniu jeżdżenia autostopem po Gruzji, oni biją na głowę jeszcze Turków. Po prostu gościna, uprzejmość jest jeszcze lepiej niż w Turcji. Serio? Myślałem, że już lepiej być nie może, ale po prostu autostop, jak się zatrzymuje co chwilę, to oni już organizują całą naszą dalszą podróż. Dzwonią po swoich znajomych, po przyjaciołach, czy ktoś nie jedzie w tamtą stronę. Myślą, kogo mają tam dalej, czy jakbym tam dojechał, to
czy mogę się od razu u nich przekimać? Nie mogę, to nie jest w ogóle pytanie. Oni dzwonią, mówią, że jest stopik z Polski, to jest w ogóle od razu wbijają, że tak, tak, jak najbardziej zapraszają znajomi, że jak będą w tym mieście, że jak będę przejeżdżał przez to miasto, to na pewno koniecznie muszę podbić, muszę ich odwiedzić. No i to, co słyszałem, potwierdzam z ręką na sercu, Gruzini kochają Polaków. Jak oni słyszą, że jestem z Polski, to po prostu o ja, Polska, nasz wielki przyjaciel, bo cały czas pamiętają, kiedy kiedyś tam wstawiliśmy się za nimi wobec narodu rosyjskiego, stanęliśmy w ich obronie, jakoś tam zadeklarowaliśmy się, że tak powiem, jesteśmy po ich stronie i od tamtej pory bardzo, bardzo dobrze to pamiętają i wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Polska jest ich przyjacielem i zawsze trzeba Polakom pomóc i że naprawdę nasze narody się kochają, co jest super. Dosłownie minuty przed zmierzchem udało mi się dotrzeć do Mesti, czyli głównego miasta Sfaneti. Muszę się oświetlać teraz światłem z telefonu, ponieważ coś, co zdarzyło się już z mi ze 3 razy, odkąd jestem w Gruzji, mimo że jestem tutaj dopiero nawet niecałe 3 dni, znowu brakło prądu. Wcześniej w Batumi brakło prądu, wczoraj, dzisiaj tutaj dojechałem do Mesti i padł prąd, więc bardzo często mają duże braki tutaj w oświetleniu. I czekam teraz na człowieka o imieniu Gela. Kontakt do niego dał mi jeden z dwóch Gruzinów, którzy mnie podwozili dzisiaj na stopa i powiedzieli, że Gela rozmawia i po angielsku, i po polsku, i mieszka w Mesti i koniecznie muszę się z nim spotkać, jak tylko dotrę. I pożyczyłem telefon od pani, która sprzedawała w sklepie warzywnym. Ona pożyczyła mi telefon i zadzwoniłem na jego gruziński numer i się umówiliśmy. I zaraz ma tutaj dotrzeć, jestem na takim głównym placu Mesti. Dookoła są ośnieżone szczyty gór, jest ewidentnie chłodniej niż w Batumi, no ale jestem zdecydowanie wyżej. Czemu miałbym nie zadzwonić, więc zadzwoniłem i czekam, zobaczymy, jakim się okaże tajemniczy Gela i co z tego dalej wyjdzie. Ostatnie 2,5 godziny jechałem z bardzo ciekawą parką, była to Polka i Irańczyk, którzy mieszkają od 6 lat w Tbilisi. Spotkali się w ogóle w Gruzji, tutaj wpadli sobie w oko, już zostali razem i zostali razem w Tbilisi. I dotarłem do Mesti, jest to taka stolica Sfaneti, mimo że sama Mestia to jest tak naprawdę wioska, która ma 3000 mieszkańców, więc jest naprawdę niewielka, a Sfanetia jest to przepiękna górska kraina w północno-zachodniej Gruzji, do której da się tylko dojechać drogą, która idzie od morza. Nie da się w ogóle tutaj dojechać praktycznie od strony Kutaisi, od strony Tbilisi. Jest jakaś bardzo mała, wąska droga, ale nikt tak praktycznie nie jeździ, więc coś jednak jest na rzeczy, że nikt jej nie wybiera. Dookoła widać piękne, ośnieżone szczyty, no to znaczy teraz to nic nie widać, bo jest środek nocy, ale jak jechałem tutaj, to było jeszcze widać. I wylądałem dzisiaj w domu u chłopaka o imieniu Geli, który przez 5 lat mieszkał i studiował w Warszawie nagrywani produkcje wideo w szkole Andrzeja Wajdy, więc wow. W mieszkaniu mam gdzie spać, mam łóżko, czyli jak zwykle wyszedłem dzisiaj na drogę bez kompletnie planu. Plan ułożył się sam w drodze. Niestety, jak się okazało, powiedział mi to ten Irańczyk i ta Polka, muszę wrócić i robić wizę do Batumi. Znaczy nie muszę, ale będzie mi to dużo, dużo łatwiej, ponieważ koleś, który jest w ambasadzie, pracuje w ambasadzie, specjalnie mi tak powiedział, że będzie to długo trwało, żebym pojechał do Tbilisi, bo jest tak leniwy, podobno dużo Irańczyków tak ma, jest tak niesamowicie leniwy, że specjalnie mnie oszukiwał, specjalnie kombinował, że w Tbilisi to mają elektroniczne komunikacje, żeby uzyskać tą wizę, u niego to będzie 2 tygodnie, bo mu się nie chciało robić. Po prostu nie chciało mu się robić, więc kombinował jak tylko mógł, żeby on nie musiał wypełniać tych wszystkich formalności, żeby nie musiał on w ogóle zajmować się tą wizą, bo najchętniej on by tylko brał pieniądze za to, że pracuje w konsulacie, a nie robiłby nic, bo w ogóle w tym konsulacie naprawdę nie dzieje się nic, co widzieliście już na jednym z odcinków. Wrócę do Batumi, żeby tam zrobić tą wizę, nie będę jechał do Tbilisi w tym temacie, ponieważ w Tbilisi, w ambasadzie, jak wyrabia się wizę do Iranu, to trzeba mieć jeszcze reference number. I to potrafi trwać kilka dni i kosztuje dodatkowe 150-200 zł, żeby dostać ten reference number. Załatwia się tą przez stronę, pisze się na stronę keytopersia.com i na tej stronie ta agencja przyznaje nam ten numer referencyjny, takie jakby ichniejsze zaproszenie do Persji, do Iranu. A jak robimy to w Batumi, to wcale tego nie trzeba. A w ogóle Geliego nie ma teraz ze mną, ponieważ poszedł do kumpla piec chleb.
Pytałem się ze 3 razy, czy na pewno nie chcą pomocy, ale mówili, że nie, że on to szybko sam zrobi, więc tym sposobem zostałem sam i pilnuję całego domu. Po wygodnej nocy przespanej w łóżku ruszam już na drogę. Przede mną 2 godziny drogi, cały czas pod górę, do wioski Użguli, która jest położona 2000 metrów nad poziomem morza, więc będzie bardzo kręto i cały czas pod górę. Te filary, które tutaj wszędzie znajdują się, są bardzo charakterystycznym znakiem dla Svaneti. Te wieże nazywają się koszki, czyli z rosyjskiego kotki. Do czego służyły? Jak się dowiedziałem, to powstały tutaj w XII wieku, od wtedy były budowane i służyły po to, że tak samo jak w krajach bałkańskich są różne wendety i jeżeli ktoś z jednej rodziny zabije kogoś z drugiej rodziny, to tamta rodzina jest zobowiązana, że tak powiem, dokonać wendety, dokonać rewanżu. Koszki miały 2 zastosowania. Pierwszy to w trakcie tych wszystkich wendet i rewanży, kiedy mężczyźni szli na bitwę, szli walczyć, kobiety z dziećmi mogły się schować w tych wieżach, ponieważ każda z tych koszyk, z tych wież jest integralną częścią domów. Wyglądają jak takie baszty, ale każda jest wieża połączona z jakimś domem. Druga funkcja, równie istotna, często tutaj, jesteśmy w wysokich górach, schodziły lawiny i wieże te pozwalały, kiedy dom był cały przysypany, wydostać się rodzinie na powierzchnię, więc było to drugi bardzo, bardzo sensowny przykład wykorzystania tych baszt, wież, jak to nazwać. Ruch w stronę wioski Użguli jest taki oszałamiający, że sobie siedzę i czytam książkę na czytniku. Ciekawe, ile to potrwa i czy w ogóle uda mi się dostać tam bez płacenia. Oczywiście nie mam najmniejszej ochoty zapłacić za transport, bo jeżdżą tam tylko, tak naprawdę jak zauważyłem, jeepy z turystami i nic więcej. To jest malusieńka wioseczka na samym końcu Europy i nic więcej tam nie ma. To jest jedyna droga w tamtą stronę i jedyna droga, żeby stamtąd wrócić. Ale nie ma co narzekać. Siedzę sobie na kamieniu w górach z pięknym widokiem i czytam książkę. I myślę, czy nie zorganizować sobie dzisiaj jakiegoś dnia totalnie na chillu, wrócić do Mesti, ogarnąć sobie coś do jedzenia, znaleźć fajne miejsce z widokiem na góry i po prostu czytać książkę. Chyba trochę mi tego brakuje, bo non-stop gdzieś pędzę, non-stop jestem gdzieś w drodze, nagrywam, montuję. No, to jest męczące, naprawdę, to jest męczące. To jest naprawdę męczące. Według prognozy pogody, którą pobrałem dzisiaj rano, w ciągu pół godziny ma spaść tutaj deszcz. Jest 90% prawdopodobieństwa, że będzie lało, więc ja jednak dla bezpieczeństwa wracam sobie do Mesti i dzisiaj zrobię dzień totalnego chillu. Nie będę kombinował. Jak mnie zastanie w górach deszcz, to będzie naprawdę to średnia przyjemność. Trafiłem prosto na Svanecki Dzień Niepodległości i jego obchody. W Mesti odbywają się obchody, są śpiewy, są tańce, hulanki, swawole. Czyli może i dobrze, że jednak nie pojechałem dzisiaj, może pojadę jutro. Będę wjeżdżał w Chaczapuri, czyli to jest ichniejsza pizza, wersja ich pizzy, gdzie jest chleb z ich serem i mieszanką ichniejszych ziół i oni się tym zajadają na potęgę, więc ja też spróbuję. Spróbujemy Chaczapuri.
Zobaczymy, jak smakuje. Ma się wrażenie, że ten ser jest bardzo domowej roboty, także dosłownie czuje się mleko. Ale sympatyczne. Sympatyczne, gruzińska wersja pizzy. Ja jestem na tak. To co? Oliwka. Wziąłem ich mniejszą tam niby sałatkę, ale za dużo do tego nie ma. Grillowany bakłażan z orzechami. Bardzo spoko, ale niestety już na odległość widzę, że śmierdzi malizną. Samą sałatką bym się raczej nie najadł. A trochę kosztowała. Prawie 10 zł. W Mezdi prędkość internetu zależy od tego, jakie jest aktualnie zachmurzenie nad nami. Czyli jeszcze tak z 3 godziny temu, kiedy robiło się pochmurno, internet zaczynał działać coraz gorzej i w tym momencie, kiedy całe niebo jest zasnute chmurami, dosłownie calusieńkie miasto nie ma kompletnie internetu. 0, 0, 0. W każdym lokalu, byłem w kilku, nawet byłem u tego swojego ziomeczka, u Geli, na chacie, również nie działa, po prostu nigdzie nie działa internet i lokalnie mi powiedzieli, że po prostu tak są rozmieszczone anteny, że w 100% prędkość internetu i w ogóle czy on właśnie jest, zależy od tego, czy właśnie jest pochmurno, czy nie. Obiecuję od dzisiaj nigdy już nie narzekać na prędkość internetu Neti u mnie w domu w Łodzi. Obiecuję, a skończyłem narzekać raz na zawsze. W kwestii internetu natomiast warto jeszcze dodać, że na wybrzeżu jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I co jest jeszcze ciekawsze, w każdym lokalu, w którym korzystałem z internetu na wybrzeżu, no czyli w Batumi akurat w moim przypadku, prędkość wysyłania była wyższa niż pobierania. Akurat z mojego punktu widzenia jest to coś bardzo, bardzo, bardzo przydatnego, ponieważ jestem człowiekiem, który wrzuca filmy do sieci i tak naprawdę zależy mi najbardziej na solidnym uploadzie, a upload w Batumi wynosił średnio po 15 mega, więc no z taką prędkością 20-minutowy filmik w Full HD to mi kilkanaście minut się ładował, więc coś pięknego, żeby wszędzie był taki internet, chociaż już z doświadczenia wiem, docierając do samej Gruzji, że już po drodze czasami był naprawdę fatalny. Annyeong. Oh, okay. Good pronunciation. Okay, let's say. Annyeong. Annyeong. It's Korean. It means hello. Nice to meeting you guys. So in German, it's just only Prost. Prost. Jak stworzyć imprezę na szybko? Poznałem się przed chwilą z Sany, która jest z Korei Północnej, Południowej, Boże, przepraszam. I z Helen, która jest z Niemiec. Poznaliśmy się w restauracji nieopodal. Teraz mam okazję chwilę sobie pogadać, powymieniać się doświadczeniami, no i zrobić gruzińskie winko. Udało mi się wbić na szczyt jednej z tych wież, tak zwanych koszek. Jest tutaj, ja nie wiem, przechodziłem przez 6 leveli. Na każdym levelu jest drabina, żeby wejść jeszcze wyżej. Jest przepiękny widok. Jedna z nich po prostu była otwarta na obrzeżach miasta. Widać stąd praktycznie panoramę na całe miasto, widać rzekę, okoliczne góry. Ale jestem w szoku, że to się jeszcze trzyma po tylu latach. Naprawdę, jestem w szoku. Dzisiaj ty idziesz kupić ślugi. Nie, ja byłem ostatnio. Weź mnie, nie wkręcaj. No dawaj, dawaj, szybko, bo jeszcze facetka zobaczy, że nie ma nas w szkole. No nie, ja byłam ostatnio, kurde. Zawsze mnie tak wkręcasz, co? No weź, idź tylko. Nie, ja nie pójdę. No ja, weź, z tobą jest tak zawsze. Z Mesti natomiast łapię sobie stopa, wydostaje się już w duecie. Dzisiaj łapię sobie razem z Helen, więc będzie, myślę, dużo mniej samotnie. Wszyscy akurat stąd jadą do Zugdidi, więc to jest miejscowość za górami. I to jest tylko jedna droga praktycznie, z którą można się wydostać ze Swaneti, która wychodzi na wybrzeże i później można stamtąd się dostać wszędzie. Więc myślę, że to nie zajmie nam długo. Tym bardziej w damsko-męskim duecie zawsze łapie się całkiem prosto. Mamy właśnie postój z naszym kierowcą i jego rodzinką na zjedzenie domowej roboty haczapuri, czyli nazwiemy to roboczo haczaparty. I dostaliśmy też po gruzińskiej wersji Red Bulla, dla każdego po jednym.